Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć. Mamy dzisiaj przepiękny słoneczny poranek. Niestety nie możemy pójść na spacer, bo kontuzję mnie trzyma i jeszcze jakiś czas to potrwa. Więc znalazłem dzisiaj nieco inne miejsce niż dotychczas, miejsce do nagrywania, dlatego że okazuje się, że moje biurko nie jest najlepszym miejscem dla kamery. Ale nie ma to większego znaczenia. Dzisiaj siedzimy na schodach, to znaczy ja siedzę, a ty siedzisz u siebie. Natomiast no o te schody to u nas bywają momenty, kiedy są boje, gdzie kto ma usiąść, bo lubimy sobie na tych schodach po prostu siedzieć i sobie gadać. Pozwalamy sobie na to szczególnie wieczorami, gdy leci radio, podcasty często puszczamy i gadamy i tyle. Albo my nie oglądamy telewizji, właśnie, zapomniałem ci powiedzieć, wyrzuć telewizor, my go już nie mamy, ile, z 15 lat? No, tak mniej więcej, 10 do 15, no 10 na pewno więcej. W każdym bądź razie z telewizora, telewizorni nie korzystamy i możemy sobie dzięki temu więcej pogadać. I tak to u nas działa. Dobra, dziś mamy 23 czerwca i 23 infografika, ta taka czerwona, prowadząca do kursu CCSIF, czyli podstaw wywiadu bezpieczeństwa biznesu CSI, Corporate Security Intelligence. W dniu dzisiejszym mamy środę, pojawi się w samo południe o 12 OSS Okiem Służb Specjalnych. Nie przegap, serdecznie Cię polecam. Świetny materiał. Wiem, bo nagrywałem i wiem, bo odsłuchiwałem zresztą nie raz, bo przy montażu musiałem tego wysłuchać, a potem po masteringu ponownie. Więc materiał jest świetny i bardzo na niego zapraszam. Dziś w samo południe nowiutki odcinek podcastu OSS Okiem Służb Specjalnych. Masz dzisiaj również ode mnie i czerwoną infograficzkę, której temat... I to już 23. Jej tematem jest prognozowanie. Prognozowanie, a więc w prosty sposób prowadzi nas to również do planowania, czyli do największego żartu bogów. Dlaczego? Dlatego, że jak to jest takie chyba nasze polskie fajne przysłowie. Człowiek planuje, a Bóg plany mu krzyżuje i to nie ma znaczenia, który z bogów to będzie robił. Po prostu... To ma, przyszłość ma to do siebie, że jest, uwaga, to jest bardzo ważne na potrzeby dzisiejszego mikrorozważania, jest nieprzewidywalna. Po prostu jest nieprzewidywalna. No to czy wobec tego warto robić prognozy? Prognozy przyszłości. A w zasadzie, czy warto prognozować zdarzenia w przyszłości? No i odpowiedź jest twierdząca. Zdecydowanie tak. Trzeba po prostu wiedzieć, jak korzystać z technik programowania do przewidywania różnych możliwych przyszłości, rynków i konkurentów. A jeśli chodzi o konkurentów, to chodzi o określenie przyszłego kierunku i przyszłych strategii konkurencyjnych. Na scenariuszach oczywiście korzystają również inne zadania i to zarówno te z analiz konkurencyjnych, jak i z analiz ryzyka, a także, uwaga, uwaga, biznesowe gry wojenne. Jest coś takiego jak biznesowe gry wojenne, bądź nieco szerzej gry biznesowe, które są wykorzystywane w bieżącej, to znaczy w bieżącej, na poziomie strategicznym, w bieżącej pracy w firmie, w bieżącej działalności firmy. O nich również opowiem, o nich również uczę. To bardzo skuteczna metoda prowadzenia biznesu. Jeśli chodzi o analizę ryzyka, to prognozowanie scenariuszowe, bo to o nim będziemy dzisiaj mówić. Prognozowanie scenariuszowe łączy same scenariusze z wczesnym ostrzeganiem na potrzeby prognozowania strategicznego. Oj, to brzmi... Nie chcę tego w tej chwili roztrząsać ani rozważać, bo naprawdę to by taka audycja trwałaby jak dzisiejsza, nie wiem ile godzin. Ale na pewno ten temat poruszymy, wczesnego ostrzegania, zarządzania strategicznego, bo to są bardzo ważne działy, zakresy, które mają miejsce zarówno na kursie CCSIF, jak i na wszystkich specjalistycznych kursach, które wyrosły tak z CCSIF. Także o tym na pewno sobie jeszcze porozmawiamy w naszych mikrorozważaniach. Niekiedy nie pamiętam, bo nie znam na pamięć wszystkich infografik, które są przygotowane, natomiast jedna z nich na pewno jest temu poświęcona, więc tam Cię zapraszam już teraz. Jeśli chodzi o to, czym jest prognozowanie, no to przecież rozumiemy to już intuicyjnie, tak?
Jest to taka metoda przewidywania tego, w jaki sposób będą się kształtowały w przyszłości oczywiście procesy oraz, a może lub, zdarzenia. I w trakcie procesu programowania formułujemy sąd na temat przyszłych stanów zjawisk i zdarzeń. I ten sąd nazywamy prognozą. Mam nadzieję, że pamiętasz cztery produkty analityczne sprzedawane w ramach tego, co się nazywa raportem poanalitycznym, mianowicie analiza, synteza, diagnoza i prognoza. I dziś właśnie mówimy o tym produkcie prognoza. Jeśli chodzi o prognozowanie, interesują nas zawsze dwa czynniki. To znaczy nie dwa czynniki, jak to powiedzieć, dwa obszary czynników, dwie grupy czynników. O, czynniki, na które mamy wpływ, to są czynniki wewnętrzne. To są te czynniki, na które decydenci, żeby nie mieć wątpliwości, na ich kształtowanie decydenci mają wpływ. Oraz czynniki zewnętrzne, na które w ogóle nie mamy żadnego wpływu, no ale one mają wpływ na nas, na nasz biznes. I interesuje nas dokładnie wpływ obu tych czynników, bądź pojedynczych, to zależy jakiego typu analizę scenariuszową przeprowadzamy, na badane zjawisko. Jak już powiedziałem, badamy relacje pomiędzy tymi czynnikami a danym zjawiskiem, które badamy. Badamy relacje, jak kształtują się w przyszłości, badamy relacje, jak te czynniki kształtowały się w przeszłości, po to, żeby wnioskować o przyszłość. Tak? Chodzi o ekstrapolację, o szukanie trendów na przykład. Mam nadzieję, że dość jasno staram się wytłumaczyć bardzo prostym językiem, więc może to tak językiem potocznym brzmi to trochę dziwnie, ale... No ale to właśnie o to chodzi, żeby językiem ludzkim prosto wyjaśnić rzeczy, które... To są narzędzia no, analityczne, prognostyczne. I analityk, prognostyk nie będzie miał problemów z ich stosowaniem, tak? Natomiast no, zwykły człowiek, który nie miał jeszcze z tym do czynienia, no, dla niego może brzmieć to niesamowicie trudno, zupełnie niepotrzebnie. Jak już mówiłem wielokrotnie, ja zarączkę prowadzę od najłatwiejszych do najtrudniejszych zagadnień. No, najtrudniejszych to może bez przesady, bo kiedy się je zna, okazuje się, że nic nie jest trudne, nie? Dlaczego jednak stawiamy na metody scenariuszowe i mówię ciągle przy prognozowaniu o metodach scenariuszowych? No bo są łatwiejsze do zastosowania dla przeciętnego człowieka. No bo trzeba zobaczyć, że do prognozowania używa się, uwaga, nauki statystyczne i nauki matematyczne. I to samo z siebie już może nawet bardzo zniechęcać, tak? A metody statystyczne są, metody nie statystyczne, tylko metody scenariuszowe są dużo łatwiejsze do zastosowania dla nas, którzy w większości jesteśmy jednak humanistami. Sam proces prognozowania jest, jak zawsze, wieloetapowy. Jest to pewien cykl. Tych etapów jest kilka. Pierwszy to jest etap definiowania problemu. Prognosta, analityk określa zjawisko, określa cel, określa okres prognozy, który nas interesuje. Po tym następuje etap doskonale znany Ci już na pewno, czyli zbieranie danych i ich analiza. Po nim następuje dopiero etap wyboru metody i budowy modelu prognostycznego, budowy w naszym przypadku scenariuszy, bo zaraz wyjaśnię, że nie jednego scenariusza. Kolejnym etapem jest etap już postawienia prognozy i to nie koniec. Czeka nas ocena jakości tej prognozy. I taka ciekawostka. Z uwagi na okres, który taka prognoza obejmuje i w odniesieniu już właśnie do poziomów zarządzania, prognozowanie możemy podzielić na takie trzy poziomy, trzy etapy. I one są przyporządkowane trzem poziomom zarządzania. Mianowicie prognozowanie krótkookresowe, czyli takie do 12 miesięcy. I to jest takie prognozowanie operacyjne. Między 12 miesięcy a 3 do 5 lat, to różnie się przyjmuje, to zależy jak będzie nam wychodziło w praktyce, mamy prognozy średniookresowe i to są analizy
poziomu taktycznego. No i mamy analizy powyżej tych 3 do 5 lat, no powiedzmy powyżej 5 lat. To są analizy strategiczne, analizy poziomu strategicznego. Chcę ci pokazać, że to wszystko naprawdę bardzo się ze sobą łączy i wiąże. To nie są rzeczy, które są od siebie oderwane w żadnym wypadku. To po prostu jest wielka maszyna. I właśnie koncepcja CSI jest w tym niesamowita, że łączy te wszystkie kwestie w jedną wielką całość. Chwileczkę, muszę się napić, bo aż mi zasycha w ustach. Dzięki. Dzisiaj byłem przygotowany, bo zauważyłem, że ostatnimi czasy coś zasycham, jak mówię, w domu. A na podwórku, jak jesteśmy sobie, tak, jak na podwórku, to zależy skąd jesteśmy, nie? Bo w Katowicach byśmy powiedzieli, jak wychodzimy na pole. Tak to już u nas w Polsce jest. W każdym razie tam usta mi aż tak nie zasychają, jak w domu. Widać, jest sucho. Metoda scenariuszowa. Wracamy. Metoda scenariuszowa buduje ciąg zdarzeń. Ona buduje ciąg zdarzeń i począwszy od sytuacji wyjściowej, poprzez taki logiczny ciąg wydarzeń, prowadząc do możliwej przyszłości. Do możliwej przyszłości. Bo pamiętaj, że przyszłość nie jest określona, nie mamy pojęcia, jaka będzie. My po prostu uwzględniamy tendencje i trendy dominujące w otoczeniu. Powstają nam zazwyczaj 3 prognozy. Zazwyczaj więcej, natomiast żeby ci wyjaśnić, jakie one się budują, to wyobraź sobie 3 prognozy. Wyobraź sobie tak, budujemy prognozę najbardziej, o matko, nie wiem, gdzie ty będziesz, moja lewa jest tu, twoja lewa jest tu. Dobra, wyobraź sobie prognozę najbardziej pesymistyczną, na drugim krańcu metodę najbardziej optymistyczną i to, co jest pomiędzy nimi dwoma, to jest ta część, gdzie powstają wszelkie te prognozy. No nie powiem, że najbardziej zbliżone do rzeczywistości, bo tego nie wiemy, jak już powiedziałem. Rzeczywistość jest niepewna. Ale powstaje trzecia prognoza. Tak? Mamy już przynajmniej 3 prognozy. A w tej trzeciej możemy budować ich dowolną ilość. Znaczy dowolną, sensowną ilość, bo nie radzę budować 100 czy 200 prognoz, bo po co? Natomiast no, z tego, co jest pomiędzy, trzeba sensownie wyłuskać taką metodę, taką scenariusz wypośrodkowany. Także dlatego mówi się o metodach scenariuszowych, a nie o metodzie scenariusz, jednej metodzie scenariuszowej, tylko o metodach. I do realizacji przyjmujemy ten wariant, który wydaje się najbardziej prawdopodobny. Jeśli jednak on się nie sprawdzi, to korzystamy z jednego z uprzednio przygotowanych rozwiązań alternatywnych. Już ci pokazałem na tej osi, że jest ich tam sporo. Więc korzystamy z rozwiązań alternatywnych. Dlaczego? Bo nie upieramy się w żadnym wypadku na to, że taka jest przyszłość, mieliśmy rację i się trzymamy tego. Nie o to chodzi. Nie o to chodzi. My po prostu musimy być skuteczni. Działamy realnie w realnym świecie. I widzimy, że coś się dzieje, korzystamy z alternatywnych scenariuszy. I tyle, bo chcemy osiągnąć swoje cele. I my, oprócz tego, że istnieją na tej osi różne scenariusze, tak? Modele scenariuszowe, to jeszcze mamy takie 4 różne metody. Oczywiście znowuż w ich ramach jest ich więcej, ale 4 metody chciałbym ci powiedzieć, żeby to tak zgrupować, żeby zobaczył, jak sensownie, co można zrobić za pomocą metod scenariuszowych. To są scenariusze możliwych zdarzeń. One opisują rozwój firmy, rozwój otoczenia firmy z uwzględnieniem czynników wewnętrznych i zewnętrznych, o którym ci już przecież powiedziałem. Scenariusze symulacyjne. One opisują otoczenie konkretnego elementu i wszystkie te czynniki, które mają wpływ na to właśnie otoczenie. Kolejnym typem będą scenariusze stanów otoczenia, tak? Scenariusze stanów otoczenia. One opisują siłę, czyli pokazują, jak mocny wpływ na firmę będą miały poszczególne czynniki otoczenia oraz szacują, jakie jest prawdopodobieństwo, że te czynniki wystąpią, bo to jest bardzo istotne, żebyśmy określili stopień prawdopodobieństwa. Znowuż mówię, w żadnym wypadku nie trzeba się obawiać, że będziemy się bawić w rachunek prawdopodobieństwa, bo nie. W metodach scenariuszowych mamy to szczęście, że możemy korzystać z dużo prostszych narzędzi.
I ostatnim takim typem scenariuszy są scenariusze procesów, przyszłych procesów w otoczeniu. No, i to są wszystkie takie cztery potężne typy grup metod scenariuszowych. Chcę Ci pokazać, po prostu jest to potężna gałąź wiedzy, ale, pomimo, że brzmi to niezwykle uczenie, to w praktyce, ponownie mówię, jest to dość łatwe i można się tego nauczyć, a ja w tym zakresie szkolę o podstawach metod scenariuszowych, o podstawach prognozowania. Jak najbardziej będzie również na kursie podstaw wywiadu bezpieczeństwa CSI, czyli CCSIF. Na kurs serdecznie zapraszam Ciebie i serdecznie zapraszam wszystkich Twoich analityków, prognostyków, których chciałbyś wysłać albo wyszkolić dla celów własnego biznesu. Myślę, że udało mi się dość prosto wyjaśnić ten zawiły temat dzisiaj. Przypomnę, dzisiaj masz również dostęp samo południe do nowej audycji OSS podcastu, OSS Okiem Służb Specjalnych, poświęconej kilku fajnym, istotnym, interesującym zagadnieniom, bardziej w formie gawędziarskiej niż nawet to, co opowiadałem dzisiaj, z okresu II Rzeczpospolitej, polskich służb specjalnych, a konkretnie oddziału drugiego. Widzę, że mamy godzinę. O, muszę wyłączyć budzik, ponieważ mi się włączył. I co? Życzę Ci bardzo, bardzo miłego i bardzo udanego dnia. Słyszymy się jeszcze na OSS. I co? Miłego dnia. Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć!